Państwo, w szkole czas odmierzany jest w taki specyficzny sposób. To kolejne dzwonki, dni, miesiące i lata napędzają machinę naszego świata szkoły. W tą niezwykłą perspektywę wpisują się także wydarzenia niecodzienne, takie jak dzisiejszy dzień. Taki jubileusz zbiera informacje o historii szkoły i jej dorobku. Tak jak pani dyrektor powiedziała, to jest wyjątkowa chwila. Jubileusz stulecia przywołuje wspomnienia, nie da się ukryć, skłania do refleksji. A jedną taką najszybszą myślą to, jak szybko mija ten czas. Prawda? 100 lat. Ale myślę, że też jubileusz szkoły jest najlepszą okazją do sięgnięcia w przeszłość. Przywołania pamięci o zdarzeniach, ludziach współtworzących tą szkołę. To dziedzictwo, którego my staliśmy się spadkobiercami. W ciągu 100 lat istnienia szkoły, czy szkoła podstawowa w Sitniku na trwale wpisała się w historię tej miejscowości, w historię naszej gminy, a gmina nasza potężna. 325 km kwadratowych, 45 miejscowości, 15 tysięcy mieszkańców. W imieniu własnym, jak Rady Gminy, dołączamy się do tych życzeń, a wszystkim nauczycielom z okazji Dnia Nauczyciela życzymy szczęścia, zdrowia, pomyślności i żeby nas COVID nie załapał. Dziękuję bardzo. My również, Szanowna Pani Dyrektor, jako pracownicy Delegatury w Białej Podlaskiej Kuratorium Oświaty w Lublinie, chcemy się pokłonić całej społeczności szkolnej, pedagogom obecnym, pedagogom, którzy oddali swój czas, swoją pracę na rzecz budowania przyszłości. Na rzecz budowania przyszłości, którą dziś możemy obserwować, bo 100 lat temu nie było tak pięknych budynków, panie wójcie. 100 lat temu nie było aż tylu nauczycieli w szkole. 100 lat temu byli inni uczniowie. Wyrazy uznania kieruję również do organu prowadzącego oraz licznych instytucji, które wspierają szkołę i wspólnie z nią postrzegają edukację jako priorytet, dla których najważniejsze jest to dobro dziecka, jak również kształtowanie jego osobowości. Jeszcze raz wszystkim Państwu w tym dniu życzę wszystkiego, co najlepsze. Że także w Białej Podlaskiej przeżywamy podobne historyczne uniesienia. W tym tygodniu świętowaliśmy, raczej wczoraj, stulecie Szkoły Podstawowej nr 2, której sam jestem absolwentem. W przyszłym tygodniu takie święto będzie obchodzić Szkoła Podstawowa nr 4. I w tych momentach towarzyszy nam ta refleksja, którą w zasadzie pięknie wyraził pan wójt i z przyjemnością podpisuję się pod jego słowami. Z okazji jubileuszu, stulecia szkoły oraz dziesięciolecia nadania imienia Jana Brzechwy odbyły się u nas w szkole dwa konkursy, które pod patronatem właśnie wójta gminy Biała Podlaska. Był to konkurs recytatorski oraz plastyczny. Pierwsze miejsce ex aequo Sebastian Tokarski, Psie Smutki w szkole z Szkoły Podstawowej w Ortelu Książęcym i Hanna Stępczuk, Psie Smutki, Szkoła Podstawowa w Oskrzenicach Górnych. Jeżeli są te osoby, to zapraszamy do nas. Patryk Hacewicz recytował wiersz pod tytułem Kwoka ze Szkoły Podstawowej w Oskrzenicach Górnych. Zapraszam pana. Mikołaj Cuk recytował wiersz Stonoga ze Szkoły Podstawowej w Słowacinku Starym. Amelia Przybyłowska recytowała wiersz Dwie gaduły ze Szkoły Podstawowej w Sforach. Konkurs plastyczny pod hasłem Twórczość Jana Brzechwy widziana oczami dziecka zorganizowany był w naszej szkole w trzech głównych kategoriach. Szanowni Państwo, tutaj mieliśmy bardzo miłą niespodziankę, ponieważ do naszego konkursu wpłynęły również prace plastyczne z grupy przedszkolnej, które również jury postanowiło ocenić i wyróżnić. Pierwsze miejsce, drodzy Państwo, w tej kategorii to jest Klara
Głowacka. Maciej Gromadzki ze Szkoły Podstawowej ze Sfór. Otrzymała Lena Bebkiewicz, również z Ordela Książęcego II. Julia Stachura ze Szkoły Podstawowej ze Sfór. Swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Ślubuję. Po ślubowaniu proszę panią dyrektor oraz pana wójta gminy Biała Podlaska o dokonanie pasowania na ucznia, wręczenie pamiątkowych dyplomów i legitymacji szkolnych. Drogie dzieci, z okazji ślubowania życzymy wam, aby każdy wasz pobyt w szkole był radosny i szczęśliwy, aby nauka była dla was przyjemnością, aby każde z was miało prawdziwego przyjaciela, abyście swoim zachowaniem, postępowaniem oraz wynikami w nauce zasłużyli na miano wzorowego ucznia. Przy okazji tego święta, Dnia Nauczyciela, chcemy także wyróżnić nauczycieli i dyrektorów szkół Nagrodą Wójta. Wszystkim nauczycielom, dyrektorom życzę jak największych sukcesów, satysfakcji z tej naszej pracy. I też chciałabym nagrodzić wszystkich, kogo mam, bo tutaj wszyscy w tej mojej szkole pracują naprawdę, jak widać, starają się i efekty widzimy. Pod kobiercami tej tradycji, która mobilizuje, motywuje i zobowiązuje, a w prezencie daje nam mądrych, inteligentnych, dziś już dorosłych ludzi. Jesteśmy dumni, że jest w nich wasza, drodzy nauczyciele, mozolna, trudna, czasem syzyfowa, często cierpliwa i piękna, satysfakcjonująca praca. Dziękujemy wam za każdy gest, który kierujecie w stronę naszych dzieci. Pozostańcie wierni waszym ideom i bądźcie z naszymi pociechami na dobre i na złe. Tego błękitnej rzeczki mieszkają małe smuteczki. Ten pierwszy jest tego z powodu, że nie wolno wchodzić do ogrodu. Drugi, że woda nie chce być sucha. Trzeci, że mucha wleciała do ucha. A jeszcze, że kot musi drapać i że kura nie daje się złapać, że nie wolno gryźć w nogę sąsiada i że z nieba kiełbasa nie spada. Grunt to dobre wychowanie. Zaprosiła raz więc gości, by nauczyć ich grzeczności. Pierwszy osioł wszedł, lecz przy tym w progu garnek stłuk kopytem. Kwoka wielki krzyk podniosła. Widział kto takiego osła? Przyszła świnia. Przyszła krowa. Tuż za rogiem zbiła szybę lewym rogiem. Kwoka gniewna i surowa zawołała, a to krowa. Raz przychodzi liścik mały do stonogi, że zaproszona jest do białej na pierogi. Ucieszyło to stonogę, więc ruszyła szybko w drogę. Nim zdążyła dojść do białej, nogi jej się poplątały. Lewa z prawą, przednia z tylną, każdej nodze bardzo pilno. Szósta zdążyć chce przed siódmą, ale siódmej iść za trudno. Paweł, boję się, a ty? Coś ty. Szymon, są tu duchy? Przestań się bazać. Duchy, duchy. Stój, to nie duchy, tylko szal naszej mamy. Nie zgrywajcie się, chodźcie, bo znajdziemy jakiś tajemniczy skarb. Co to za książka? To książka naszej mamy, Jan Brzechwa. Mama opowiadała mi kiedyś, że ten pan pisał wiersze dla dzieci.
Otwórzmy ją. Cieszę się, później bardzo. Witajcie w naszej bajce. Jesteście gotowi do podróży? Jesteśmy, jesteśmy. W takim razie ruszajmy. Świetnie jeżdżę na rowerze. Znakomicie muchy łapię. Wiem, gdzie Wisła jest na mapie. Jestem mądra, jestem zgrabna. Wiotka słodka i powabna. A w dodatku daję słowo. Mam rodzinę wyjątkową. Na rzeczką opodal Szaszka mieszkała kaczka dziwaczka. Zamiast trzymać się rzeczki, robiła piesze wycieczki. Raz poszła więc do fryzjera, poproszę o kilo sera. Nazywam się Janina Wolska. Pochodzę z tej miejscowości, z miejscowości Łukowce. Pracę rozpoczęłam w rodzinnej wsi w 1961 roku. No, pracowałam przez 37 lat w tej samej miejscowości. Początkowo jako nauczycielka nauczania początkowego. Potem pełniłam kilka lat funkcję dyrektora szkoły. Łezka wokół dzisiaj się zakręciła? Proszę? Łezka się wokół zakręciła dzisiaj? Tak, tak, tak. To wspomnienia wróciły i tak właśnie jestem pod wrażeniem tej uroczystości dzisiejszej. Przeżyłam bardzo. Jak pani wspomina te lata właśnie pracy? Jak to wyglądało? A jak teraz, jak pani to patrzy z tej perspektywy? No, tamta praca była skromna, ciężka, nie było pomocy naukowych. Wszystko trzeba było przygotować samodzielnie dzieciom różne, żeby tą naukę jakoś tam uatrakcyjnić. I tego teraz jest pięknie. Zresztą warunki zupełnie, jak zaczynałam pracę, pracowaliśmy w kilku budynkach. Trzeba było przechodzić po skończonej lekcji z jednego budynku do drugiego, bo się uczyło wszystkich przedmiotów. Nie tylko jako nauczycielka nauczania początkowego, to uczyłam język polski, język rosyjski. Różne przedmioty były i tak, tak. A teraz to jest pięknie. Jak wybudowali tą nową szkołę, to warunki się zmieniły i w ogóle wszystko. No właśnie te stare szkoły, jak to wyglądała ta stara szkoła? Czy to było też w tym samym miejscu, czy to było, pani mówi, że różne budynki? W różnych budynkach. Była szkoła, jeden budynek murowany, czerwony, to jeszcze z okresu carskiego, przed kościołem w Łukowcach. Drugi budynek był na zakręcie, taka dawna gmina tam była z tego. Tutaj był budynek po sierocińcu. Tu, gdzie stoi kapliczka, to właśnie był budynek sierocińca i tutaj też jedna klasa była. No i tak to, że dzieci wędrowały i nauczyciele wędrowali. A liczba uczniów? No, jak rozpoczynałam pracę, było 200, no więcej jak 200 osób. A w tej chwili to jest tych dzieci malutko. Ale kochałam tą szkołę, środowisko wspaniałe. Tutaj współpraca z rodzicami układała się przepięknie, także było. A w gronie pedagogicznym, grono to była rodzina. Mamy mało uczniów, mało, bo to szkoła, która ma chyba jedne z najmniejszych w gminie, 71 osób łącznie z przedszkolakami, 20 nauczycieli,
Wszyscy nauczyciele mają wyższe wykształcenie, przygotowanie do pracy, do wykonywanego zawodu. Jak Państwo widzą, szkoła jest wyposażona bardzo dobrze. Gmina i wszelkie środki zapewniamy na to, żeby szkoła była wyposażona. Mamy monitory multimedialne w każdej klasie. Dzieci lubią chodzić do szkoły, dzieci nie chcą iść na zdalne. Na pewno też jakieś zajęcia pozalekcyjne, na pewno też coś takiego w ofercie jest szkoły. Oczywiście są zajęcia sportowe, no, ze środków rządowych mamy też teraz realizowane projekty takie, które polegają na uzupełnianiu po prostu wiadomości, czyli z każdego przedmiotu mamy dodatkowe zajęcia w każdej klasie, dla osób chętnych oczywiście. Ale dzieci uczestniczą, chętnie uczestniczą. Mamy ten komfort, że nasza szkoła nie ma dowożenia, czyli mogą dzieci być tak jakby w dowolnej porze opuszczać szkołę, mają blisko, więc rodzice przyjeżdżają, dowożą. To jeszcze podsumujmy dzisiejsze uroczystości. Jak to wyglądało, jak się, bo to już właściwie prawie finał, prawda? Więc jak to wyglądało dzisiaj? O, dzisiaj to była taka uroczystość, która już, do której przygotowywaliśmy się pół roku, bo miała się odbyć na wiosnę. No niestety warunki nam nie pozwoliły, więc dzisiaj obchodzimy stulecie szkoły, dziesięciolecie nadania imienia, gminny dzień nauczyciela i pasowanie na ucznia klasy pierwszej. Myślę, że święto ogromne. Bardzo się cieszę, że mogłam w tym uczestniczyć i to jest tak jakby trochę, tak jakby podsumowanie naszej pracy. Wszyscy się przygotowywaliśmy, ale myślę, że warto było.